Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie recenzja soundbaru od firmy Blitzwolf. Jest to urządzenie, które jest m.in. do kupienia na serwisie Banggood i kosztuje, powiem Wam, bardzo rozsądną kasę w porównaniu z tym, co nam daje w zamian. Tym bardziej jak są promocje, cena jest wyjątkowo śmieszna jak na tą klasę sprzętu. Przyjrzymy się dzisiaj dokładnie, poznacie wszystkie zalety, wszystkie wady, a link macie w opisie filmu. Zapraszam Was, zaczynamy. Dzisiaj przyjrzymy się soundbarowi od firmy Blitzwolf. Ten soundbar niestety przeleżał już u mnie ładnych kilka tygodni i gdzieś tam się zawieruszył, ale naprawdę było warto nagrać test tego urządzenia, ponieważ w swojej cenie jest to naprawdę świetny sprzęt grający. W zestawie taki pilocik, mamy tutaj kilka ciekawych funkcji, jest equalizer, mamy też bluetooth tutaj. Jeśli chodzi o złącza, teraz zobaczycie, ale mamy i optyka, i koaksjala, jest mini jack, mamy też tryb HDMI ARC oraz USB. Tak więc możliwości podłączenia jest mnóstwo, sam pilocik wykonany nieźle, przyjemnie pracujące przyciski, tak lekko zapadające się, wykończenie tutaj przypominające zamsz troszeczkę. No i pilot działa tak, że raczej trzeba bardziej w ten soundbar celować. W zestawie otrzymujemy oczywiście kabel zasilający. Ja wykorzystałem inny, bo nie było przejściówki akurat w moim zestawie, normalnie powinna być. Więc taki kabelek po prostu można sobie zwykły ogarnąć za parę złotych, jakby co. To jest oczywiście zwyczajny kabelek audio i kabel optyczny. Nie ma koaksjala, ale jest optyk, więc już jest dobrze. Oczywiście mam tutaj małą diodę, która powiadamia nas, czy jest włączony, czy wyłączony, oraz tryby. Mamy AUXa, Bluetooth to niebieskie, optical taka pomarańczowa i coax. HDMI biała i wejście USB też biała. Jest też podstawowe sterowanie multimediami, regulacja głośności, equalizer. New. Sport. Movie. Music. I tutaj właśnie głosowo nas powiadamia to urządzenie, który tryb wybraliśmy, ponieważ nie mamy żadnego wyświetlacza, no ale nie szkodzi. I ta listwa, moi drodzy, dokładnie ma 90 cm, jeśli chodzi o szerokość, więc do jakiegoś 55-calowego telewizora nie będzie żadnym problemem. Jeśli macie taki telewizor z nóżkami, to pewnie się wsunie nawet między nóżki. Jeśli chodzi o głębokość, to jest to niecałe 8 cm, a wysokość jest też niewielka, bo jest to bardzo niska listwa, niecałe 4,5 centymetra. Od spodu mamy błyszczący plastik, na szczęście tylko od spodu mamy gumowe stopki i ten soundbar, ten model akurat jest generalnie przeznaczony do montażu ściennego, a tylko po prostu, żeby stał i głośniki są skierowane w górę. Za chwilkę zobaczycie, mam nadzieję, przez tą maskownicę. No i mamy tutaj wszystko, zasilanie, jest koaksjal, jest optyk, mamy AUX na mini jacka, USB, no i port HDMI ARC, jeśli byście chcieli sobie pod HDMI podpiąć do telewizora bezpośrednio. Mamy też podstawowe 4 przyciski sterowania, czyli power, wybór źródła, głośniej, ciszej. Działają ok. No i właśnie, myślę, że w tej chwili już to widzicie, ponieważ 60 W, na co składają się, jeśli chodzi o ilość głośników, dźwięk idzie w większości do góry, ponieważ mamy tutaj, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery głośniki pełnozakresowe, jak twierdzi producent, dwie pasywne membrany i jeszcze jak się bardzo, bardzo dobrze przyjrzymy, mamy tutaj po jednym takim małym głośniczku, czyli są dwa małe, cztery średnie i dwie membrany pasywne, basowe. Tak więc zestaw głośników, jak na taką dość niewielką listwę, jest naprawdę imponujący. Zobaczcie, mamy bardzo ładne logo Blitzwolfa i z przodu, jak i na górze, sztywne maskownice. Na początek, dla porównania, posłuchajcie utworu bezpośrednio z telefonu. No i odpalamy głośnik, to samo będzie. It doesn't really matter.
I'm here with me now. It doesn't really matter, 'cause I feel so free now. No i mały komentarz co do usłyszanej próbki. Pomimo, że ta listwa nie posiada żadnego subwoofera, nawet nie można tutaj za bardzo podłączyć, to te dwie pasywne membrany wypluwają z siebie, wręcz można tak powiedzieć, naprawdę dobrej jakości bas. Oczywiście nie umywa się to do basu, który generowany by był przez taki prawdziwy, pełnoprawny subwoofer, ale jak na listwę, na wbudowane tutaj te membrany pasywne, jakość basu jest co najmniej, bym powiedział, zadowalająca, wręcz momentami naprawdę dobra. Natomiast pozostałe dźwięki, czyli średnie i wysokie tony, wypadają tutaj bardzo czysto, dźwięk jest szczegółowy, nawet przy dużych poziomach głośności ta listwa, mówiąc zwyczajnie, daje radę. Do tego niby 60 W, sporo osób by powiedziało, że co to jest 60 W, porządna listwa ma 200-300, nieprawda. Waty to jest tylko parametr, a rzeczywista jakość dźwięku, rzeczywista głośność jak na 60 W wypada rewelacyjnie. No jak słyszeliście, mamy też kilka tych schematów dźwiękowych, equalizer, czyli film, muzyka, news, czyli wiadomości oraz transmisje sportowe. W tym sporcie tam chyba największe było wybicie tonów wysokich, z tego co zauważyłem. Faktycznie ten dźwięk się troszeczkę zmienia, nie jest to jakieś super wow, takie powodujące jakąś rewolucję, natomiast odczuwa się jakieś różnice w dźwięku. Tak więc niewielkie urządzenie, pozornie o małej mocy, ale bardzo dobrze szczegółowo grające. No i mające także Bluetooth, co jest oczywiście wielką zaletą. No dobrze, trzeba przyznać, że w testach ten sprzęt przeszedł wszelkie moje oczekiwania. I nie powiem, że jest to najlepszy soundbar, jaki miałem, ale jest to zdecydowanie soundbar o najlepszym stosunku jakości do ceny. Ponieważ wykonany jest świetnie, mamy optyka, mamy pilota, mamy także popularny i przydatny w dzisiejszych czasach tryb Bluetooth. Jedyne, czego tak naprawdę nie mamy, to nie mamy tutaj możliwości podłączenia subwoofera. To jest, ale w kolejnych wersjach soundbara, które być może też będę testował. Natomiast co tutaj mamy? Naprawdę atrakcyjną cenę, dobrą jakość wykonania i wiele głośników umieszczonych wewnątrz, dających naprawdę czysty i mocny dźwięk. No i o dziwo, pomimo braku subwoofera, basy wydobywające się z tej listwy są całkiem soczyste. Tak więc nawet sama listwa bez akompaniamentu jakiegoś subwoofera potrafi nagłośnić tak samo dobrze komputer, jak i nawet telewizor i bardzo dobrze się z tego korzysta. No i cena taka oficjalna to jest chyba powyżej 500 zł w tej chwili, natomiast bywają promocje, bywają kody rabatowe. Zobaczcie w opisie filmu, czy taki kod też tam się znajduje, że taką listwę po rabacie można kupić za nieco ponad 350 zł. Uwierzcie mi, że z dystrybucji krajowej nic tak grającego o takiej mocy po prostu nie kupicie, nie ma żadnych szans. Jeśli kupicie w takiej cenie promocyjnej, to możecie nazywać się zwycięzcami. Naprawdę dobry, trafiony zakup i myślę, że posłuży. Tak więc w tej cenie sprzęt naprawdę solidny. Tutaj rekomendacja wpada dla Beatswolfa, w pełni zasłużona. Sprzęt audio ta firma robi po prostu genialny, o świetnym stosunku jakości do ceny. No i oby tak dalej. Powtarzam to przy większości ich recenzji, jeśli chodzi o sprzęt audio, czy jakieś głośniki, czy jakieś słuchawki. No, jest naprawdę dobrze, nie ukrywajmy, więc oby tak dalej. No i jeśli ta recenzja Wam się spodobała, to zasubskrybujcie mój kanał. Przycisk jest pod filmem. Sekunda roboty, nic to nie kosztuje, subskrypcja jest darmowa. Tak więc skorzystajcie z tego, subnijcie, a ja będę Wam wdzięczny. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!